Poznajcie Simpa. W dowodzie mowa Kulski, ale naprawdę nazywa się Simp. Simp jest dość dziany, bo dorobił się na wojnie, a przy okazji bałamucił starą babę, która potem wyciągnęła kopyta i zostawiła mu spadek, a nawet cały sklep. Simp simpuje do panny Łęckiej, miejscowego Szona, który no po prostu jest Szonem. Simp spłaca długi jej ojca nieudacznika oraz wykupuje wszystkie rzeczy pod zastaw, które zastawili, żeby kupić bułkę, bo wiecie, droga. Bida w kraju! Debil wykupił nawet kamienicę, a do tego, kiedy na wyścigach konnych typ ze złości powiedział: Łęcka kurwą jest, to na Simp na to: chodź się strzelać, nie będziesz na jej honor pluć, łajdaku. Simp wybił przeciwnikowi ząb pistoletem. Simp oświadczył się Łęckiej, ta się zgodziła. Simp nauczył się angielskiego dla Izabeli, ale ta o tym nie wiedziała. W pociągu, jak jechali sobie pociągiem, to Łęcka flirtowała ze Starskim. Po angielsku, rzecz jasna. Do you need a BD? Oh yeah, but this one, who is that? That's my stupid fiance, he don't understand us, he know only Polish. Okay, so, well, it's whole time I wanna see you, what I will do with your nipples. Oh yeah, baby. Cóż, nas Simp wszystko rozumiał. No i coś w nim pękło. Powiedział, że idzie kupę. A tak serio to wyskoczył z pociągu i poszedł do ruin zamku z dynamitem. Łęcka skończyła w zakonie, bo nikt jej nie chciał. Nie bądź jak Wokulski. Nie bądź Simpem.